Cześć Grzybofile, witam Was 15 marca z Doliny Klucz Wody i zapraszam Was na kolejne grzybobranie, a przynajmniej leśny spacer. Jesteśmy w okolicy Doliny Bolechowickiej, w której byłem też nie tak dawno i w której wówczas znalazłem czarki. Jest to troszkę mniej turystyczna, mam nadzieję, dolina niż właśnie Bolechowicka. Może dzięki temu dzisiejszy niedzielny spacer nie będzie tutaj aż tylu ludzi, ile właśnie w Dolinie Bolechowickiej by mogło być. Jak pewnie mogliście zauważyć, jest to mój trzeci film z lasu w ciągu czterech ostatnich dni. Nie przyzwyczajajcie się aż tak, to chyba nie będzie na stałe. Natomiast faktycznie tak się akurat złożyło, że dziś się wybrałem nadprogramowo na taką niedzielną wycieczkę, podczas której oczywiście również mam nadzieję rozglądać się za grzybami. Tym razem musimy się liczyć, że nie będziemy mieli tak komfortowych warunków jak chociażby przedwczoraj w Puszczy Niepołomickiej, gdzie jedynymi odgłosami poza moim głosem był świergot ptactwa leśnego. Tym razem faktycznie troszkę ludzi pewnie będzie słychać w oddali, no ale też ciężko mieć o to pretensje do krakusów i okolicznej ludności, że w taki piękny dzień wolny od pracy przybywa w tak urodziwe miejsce jak to. Grzybów tutaj bym się spodziewał raczej nad strumieniem, który tam sobie w dole płynie. Niestety droga doprowadziła wprost do terenu prywatnego, więc trzeba go ominąć tymże szlakiem. Zobaczymy, co dalej. W sumie wygląda na to, że nie ma tutaj jakiegoś jednego konkretnego szlaku, tylko są wydeptane pojedyncze ścieżki w różnych kierunkach. Na przykład ta przez Łąkę, ale my sobie pójdziemy raczej lasem. Żeby nie było, są też jakieś grzyby. Póki co na drzewne, czereń dębowy. Są tu też zwierzęta, jak widać, popędziła sarna. I jest też pierwszy naprawdę ciekawy, rzadki gatunek. Jest to orzechówka mączysta. Tam jest ich więcej, pokażę Wam na innej gałęzi. Zobaczcie, jak ciekawie to wygląda. Fajne znalezisko, drugi raz w życiu na ten gatunek trafiłem. Możecie się przyjrzeć, jak wyglądają. Przyznam, że ich tutaj wypatrywałem, bo bardzo dużo leszczyn po drodze mijałem, więc byłem skupiony na tym, żeby spoglądać, czy na którejś właśnie orzechówki nie wypatrzę. No i się udało. Bardzo dużo owocników w różnym stadium wiekowym. Tutaj macie po prawej stronie młodsze, po lewej starsze. Ona właściwie tak wygląda, jakby była oschnięta czy zasuszona zawsze, więc też nie jest to jakiś wyjątkowy stan w tej chwili dla tych owocników. Ciekawy gatunek, warto go wypatrywać. Przebija się przez korę i sobie tak na niej rośnie, jak widzicie. Nie wiem, co tutaj o niej więcej powiedzieć, o jej wyglądzie. Dosyć charakterystyczna chyba, więc poprzestaniemy tym razem na jej oglądzie. Przyjechałem tutaj o dosyć późnej porze, ale ma to też swoje zalety, bo w tym już popołudniowym słońcu wyjątkowo ładnie wygląda chociażby mech na tejże brzozie.
tak słonecznej niedzieli szkoda było nie wykorzystać, mimo że zgodnie z tym, o czym mówiłem na moim filmie sprzed 3 dni z lasu Bronaczowa, te temperatury już są dosyć niskie w ten weekend. Nie jest tak ciepło jak 2 czy 3 dni temu, ale to nie szkodzi. Może troszkę szkodzi dla grzybów, ale na pewno nie szkodzi dla mnie, moim leśnym spacerom. Widzę, że teren prywatny już się udało ominąć. Swoją drogą, ktoś tutaj naprawdę sobie świetnie mieszka w takim miejscu, które jest położone w samym sercu tej właśnie dolinki. Więc teraz zejdziemy sobie do strumienia i może tam uda się jakieś ciekawe grzyby wypatrzeć. A po drodze zwykły, niezwykły pień, którego, jak już mnie znacie, nie mogłem dla was nie sfilmować. Również ptactwo, mimo tak dużego ruchu turystycznego, czuje się tutaj najwyraźniej bezpiecznie. Skoro konstruuje takie niemalże lewitujące gniazda, raptem na paru patyczkach osadzone tak blisko ścieżki jednocześnie. No i w końcu dochodzimy do mojego upragnionego strumienia. Mojego w sensie przeze mnie upragnionego, bo mój on nie jest nawet w tym sensie, że nigdy tutaj nie byłem. Więc jest to kolejne miejsce, które odwiedzam i wam pokazuję tak niemalże na żywo, w tym sensie, że równocześnie samemu je dopiero poznając. Ale to chyba też jest fajne, bo dzięki temu, bo przekłada się to w jakiś sposób na to, że możecie mi towarzyszyć moim prawdziwym reakcjom grzybiarskim, w żaden sposób niezaplanowanym, jako że zupełnie nie mogę wiedzieć, czego się tutaj konkretnie mogę spodziewać. Sami powiedzcie, czy nie jest tutaj przepięknie, zwłaszcza właśnie taką popołudniową porą przy takim malowniczym słońcu. Bo jednak tutaj, o, spójrzcie sami, na to liczyłem, że przynajmniej tyle tutaj znajdę czarki. O, poza tym, że znalazłem właśnie telefon, to też inna sprawa, nie będę go może przy was odwracał. Kogoś, kto chyba zbierał tu grzyby, kogoś, kto chyba chciał sfilmować sobie właśnie też te czarki. No nic, telefonem zajmę się zaraz i mam nadzieję, że znajdę jego właściciela. Natomiast wam chciałem pokazać przede wszystkim czarki. Tutaj jest jedna, a tutaj są kolejne. Spójrzcie, jakie śliczne, pięknie wyglądają. No również za sprawą tego popołudniowego słońca. A jak rozróżnić czarki? Dowiecie się z mojego osobnego filmu, który po publikacji również tutaj podlinkuję. Standardowo dla tego gatunku rosną one tutaj dosyć grupowo. Zobaczcie, bardzo ładne skupiska, pięknie sobie prześwitują w
pięknie się wyłaniają ze ściółki. Rosną sobie oczywiście na gałązkach, na kawałkach drewna. Często właśnie zagrzebanych w ziemi i przez to niezbyt widocznych. No to proszę Państwa, teraz do szczęścia brakuje mi tutaj jeszcze tylko smardzów, ale na nie może być jeszcze trochę za wcześnie, poza faktem, że są rzadsze od czarek, więc aż tak się nie łudzę. Na czarki tutaj przyznaję, że liczyłem, bo skoro czarki rosną w pobliskiej Dolinie Bolechowickiej, to dlaczego miałyby nie rosnąć tutaj, jako że jest to bardzo podobne środowisko do tamtego. No i się nie zawiodłem. A więc właściwie wszystko, czego mógłbym się spodziewać w najlepszych scenariuszach dzisiejszego spaceru, mi się udaje póki co. Telefon oczywiście oddam znalazcy. Zakładam, że ktoś na niego zadzwoni prędzej czy później. Klawiatura jest zablokowana, więc ja z kolei nie mogę zadzwonić z niego. A po drodze musiałem Wam pokazać oczywiście to, co tutaj mamy. Jakże piękny, malowniczy pień. Wszystko mi się dzisiaj tutaj podoba. Nie wiem, czy to jest sprawa słońca, czy to jest sprawa miejsca, no ale sami przyznajcie. Szczerze mówiąc, te czarki na tyle rozbudziły mój grzybofilski apetyt, że całkiem poważnie myślę o poszukiwaniu tutaj za jakiś czas, gdy zrobi się troszkę cieplej, smardzów, ponieważ nie tylko są to warunki sprzyjające smardzom stożkowatym, które przeważnie w takich właśnie miejscach nad górskimi strumykami sobie rosną razem z czarkami, ale również smardza jadalnego na przykład, który jest rzadszy, a który z kolei bardzo lubi towarzystwo drzew owocowych. I takich właśnie drzew tutaj jest sporo. Musiał tu być kiedyś sad, a dziś już ten teren jest całkiem dziki i turystyczny. Ale to musi się troszkę jeszcze ocieplić, żeby takie poszukiwania miały szansę powodzenia. Z każdą minutą przebywania tutaj jestem doprawdy coraz bardziej zachwycony tym miejscem. Mamy tutaj nie tylko ciekawe grzyby, ale i śluzowce. Nie są to grzyby, co więcej, nie są to do końca rośliny, nie są to do końca zwierzęta. Śluzowce, w przeciwieństwie do grzybów, mają zdolność przemieszczania się. I kolejne stanowisko czarek. W tak pięknym słońcu naprawdę wyjątkowo się prezentują. Nie sposób ich nie zauważyć. Chyba przyznacie sami. Ta ma wyjątkowo długi trzonek. Taki troszkę bardziej przypominający czareczkę długotrzonkową. Ale są to czarki standardowo rosnące sobie na gałązkach w ziemi. No spójrzcie, jakie piękności. I tutaj też to jest coś pięknego. Cuda przyrody. Spójrzcie na te tereny. Tutaj można by szukać godzinami czarek i smardzów. Bardzo szeroki pas podmokłego podłoża. Idealnego właśnie pod kątem potencjalnie tu mogących występować grzybów wiosennych. Ten strumień sam w sobie jest dosyć nietypowy według mnie, ponieważ jestem przyzwyczajony raczej do tego, że górskie potoki mają kamieniste dno, a tutaj mamy piaszczyste. Wygląda to troszkę tak jak jakaś ścieżka, która po prostu została zalana. Dosyć specyficzna to dolina z zabudowaniami po drodze, a te, które wcześniej omijałem, są nawet ujęte na znaku, na skrzyżowaniu szlaków. Jakaś niecodzienna sytuacja, że na środku szlaku były prywatne posesje, które trzeba było ominąć. Powoli dochodzimy do rezerwatu przyrody. Oto i on, ładnie się rymujący rezerwat przyrody, Dolina Klucz Wody.
Jednak niestety nawet taką popołudniową porą ludzi tutaj nie brakuje. Natomiast pomimo panującego tutaj dosyć sporego ruchu turystycznego, zazdroszczę bardzo osobie, która mieszka tam. To jest dopiero miejsce do życia. Znaleziony telefon przed chwilą udało mi się szczęśliwie oddać. Natomiast teraz znalazłem jeszcze klucze. Nie wiem, czy zgubiła je ta sama pani, która zgubiła telefon, czy ktoś inny. W każdym razie, jeśli to wasze klucze, to musicie sobie już po nie tutaj przyjść sami. A jestem nieopodal ruin zamku. A przynajmniej wedle tablicy informacyjnej jakieś ruiny tu powinny być. Póki co na razie mamy tutaj same skały, ale zobaczymy, jak jest na górze. Ruiny same w sobie jakoś super spektakularnie nie wyglądają. Natomiast widok, który się z nich roztacza, jest całkiem przyjemny. Sama wysokość też tutaj robi swoje. Za wiele z tego zamku nie zostało. Słońce co prawda schowało się za przeciwległą górą i zrobiło się tutaj troszkę szaro-buro. Ale może mimo wszystko zauważycie, że jest tu całkiem malowniczo. Jest to chyba odpowiedni moment, żeby się z wami pożegnać. Będę już wracał do samochodu, więc dziękuję wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć!